Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Ostatnia Spowiedź. Jesteśmy z Grześkiem Doleckim w jego ogrodzie. Ładny zakątek. Znaleźliśmy i będziemy rozmawiać o tym, jak znalazłeś Ty Jezusa Chrystusa i jak do tego, jakie wydarzenia do tego doprowadziły. Zawsze, kiedy patrzymy wstecz, wydaje się nam to takie oczywiste. Nie? Widzimy, jak wybieraliśmy pewne rzeczy albo jakieś decyzje podejmowaliśmy i one doprowadzały nas do tego punktu, w którym jesteśmy. Ale kiedy to się dzieje, pojęcia nie mamy, co będzie następne. No to prawda. Od czego byś zaczął swoją opowieść? Ja myślę, że ja już jestem dość wiekowym człowiekiem, no nie? Może nie starszym, ale swoje lata mam, pół wieku praktycznie na karku. I ostatnie, no mogę powiedzieć, 40 lat, pierwsze 40 lat mojego życia, to było życie różne, ale generalnie dobre. Tak mi się przynajmniej wydawało, nie? Wszystko szło dobrze. Czasem były wzloty, czasem upadki, ale to jakoś nie bazowało. Znaczy, ja nie szukałem niczego innego. Wydawało mi się, że takie życie, dążenie do pieniędzy, do kariery, do jakiegoś łatwego i wygodnego życia jest czymś, czego potrzebuję. No ale właśnie tak mniej więcej po 40 latach mojego życia przyszły klęski. I to takie klęski, które wydawało mi się, że nie wiadomo skąd się biorą, bo niby wszystko szło dobrze, pomysły miałem całkiem przyzwoite i biznesowe, i rodzinne, i wszystko jakoś się wszystko układało, a nagle mimo tego, że tak z takiego ludzkiego punktu widzenia wszystko powinno być ok, wszystko zaczynało się sypać. I to tak nie to, że to się rozciągało w czasie, to się robiło bardzo szybko. No ale rozumiem, że sypią się rzeczy, które ma nasze plany, nasze marzenia, ale zwykle człowiek ma jakieś, wiesz, jakąś taką podstawę, że na czymś się może oprzeć. Było coś takiego w Twoim życiu? Nie wiem, czasami to, wiesz, jest religia, rodzina, dla niektórych jakieś osiągnięcia, sport na przykład, coś podobnego. Zaczęło się sypać, miałeś gdzie upaść? Na co upaść, że tak powiem? No właśnie nie bardzo. Nie było religii w Twoim życiu? Nie. Znaczy, ja byłem katolikiem. Byłem katolikiem, natomiast nie przywiązywałem do religii jakiegoś specjalnego znaczenia. Co więcej, ja mogę powiedzieć nawet, że Bóg mnie w ogóle nie obchodził. Kompletnie nie. No to, że tam od czasu do czasu poszedłem do kościoła, czy w ramach jakiejś uroczystości, czy na święta. No tak, to było takie kulturowe raczej. Ale ja się nie zastanawiałem, po co ja tam idę. No poszedłem, bo wszyscy idą, tak? Bo jest taka tradycja, że trzeba na przykład święta pójść do kościoła, czy przed jakąś ważną uroczystością, no nie wiem, przed komunią, czy czymś pójść do spowiedzi, tak? I szedłem tylko i wyłącznie dlatego. Nie dlatego, że miałem taką potrzebę, że poszedłem się pomodlić, że modlić się nie modliłem praktycznie w ogóle. Jeżeli poszedłem do kościoła, to tylko, żeby odstać swoje, wrócić do domu, no nie wiem, zjeść Wigilię. I to takie moje było związanie z Bogiem. Nie udało się rodzicom tak Cię wychować porządnie, jakby chcieli, czy też oni taki rodzaj religijności przedstawiali? Jak to wyglądało? Znaczy, no właśnie nie. Ja jako młody chłopak, czyli tam w szkole podstawowej, moi rodzice wręcz, znaczy, jakby to powiedzieć, może nie byli jakoś nadgorliwie religijni, ale zgodnie z pewnymi normami i standardami, tak? Czyli oczywiście byłem ministrantem, tam do 8 klasy szkoły podstawowej, czy tam do 7, no wszelkie tam takie chodzenie do kościoła w sobotę, w niedzielę, na święta i tak dalej, to było normą u nas w domu, tak? To nie było tak, że rodzice mi powiedzieli, nie idź, wręcz byłem sprawdzany, czy byłem w tym kościele, nawet dochodziło do takich sytuacji, że mama mnie przypytywała z tego, co było na kazaniu, nie? A, miałem to samo. No, to takie chyba w naszych czasach to było takie... Mamy chyba mają w zestawie tych swoich narzędzi do kontrolowania dzieciaków, nie to... Ale później, jak już zacząłem swoje takie dorosłe życie, nie? Kiedy wyjechałem ze swojej rodzinnej miejscowości, pojechałem do dużego miasta, całkowicie przestała mnie religia interesować. Czyli to de facto nie udało się rodzicom zainstalować w tobie takiej pobożności tej katolickiej, czyli nie. Sami reprezentowali ją,
jeszcze, to było takie ostatnie pokolenie w Twojej rodzinie, w Twoim przypadku tej pobożności, ale na Ciebie już tego nie przenieśli. Czyli w religii... Wiesz co, myślę, że moi rodzice nie byli jakoś, znaczy też chyba byli raczej tacy religijni kulturowo, bo ja nie było to takie, jakby to powiedzieć, takie gorliwe, tak? To było po prostu... To nie był wybór ogólnie, nie był wybór, tylko przejęcie tego, co by od swoich rodziców. Mama trochę mniej, tata trochę więcej. Natomiast to było, tak jak mówię, to było takie bardziej kulturowe niż duchowe. Nie? No i ja mniej więcej w takim samym, tak samo byłem wychowywany, że to mi się tak wbijało do głowy, że ta religia jest, że ona musi być, że my jesteśmy Polacy, katolicy od pokoleń i tak dalej. Mój ojciec był troszeczkę lubił historię, on wpajał nam tą historię do głowy. No i gdzieś ten kościół katolicki gdzieś tam w tej historii zawsze się pojawiał jako taka część dobra, nie? No i to wszystko mi się gdzieś w głowie biło, nie? Aczkolwiek, no mówię, jeszcze raz powtarzam, to nie było duchowe, to było raczej takie wyuczone. Przejęte bez jakiejś Twojej decyzji. No, tak. No w każdym razie ta religijność, mówisz, nie sprawdziła się, kiedy nadszedł kryzys poważny. Nie, w ogóle. Znaczy może na początku, jak już tak w ogóle wszystko zaczęło mi się walić, to szukałem gdzieś w kościele katolickim jakiegoś podejścia do tego kościoła, że być może tam coś znajdę, nie? Może tam coś jest takiego, co mi pomoże, że ten Bóg może jest w tym kościele, ale niestety to się nie udało. Ja się strasznie zawiodłem na kościele katolickim i w pewnym momencie po prostu go odrzuciłem całkowicie, nie? Te modlitwy, które w tych bardzo trudnych czasach, one nie przynosiły żadnego skutku. Nie? Było jeszcze gorzej. Wręcz wydawało mi się, że czym bardziej... Znaczy, być może te modlitwy nie były tak... Były bardzo roszczeniowe. Tak. Bo ja teraz, już po nawróceniu, zupełnie inaczej rozmawiam z Bogiem. Kiedyś to były po prostu wręcz żądania. To nawet nie były prośby, to były żądania, że dlaczego tak robisz, dlaczego mi się to wszystko wali, zrób coś, żeby było lepiej, no to wtedy ja będę, wiesz, taka transakcja wymienna, nie? Tak. Ty mi tutaj pomożesz, a ja wtedy będę jakoś, nie wiem, cię chwalił i tak dalej, ale jak nie, no to nie licz na coś z mojej strony, tak. Nie? To znaczy, że, bo wiesz, tak jak zwykle działamy, nie? Że rzeczywiście ludzie działają. Mamy kłopoty, to sobie o Bogu przypominamy. Teraz możemy prosić Boga o coś i to zwykle robimy, ale co jeśli nie otrzymujemy tego? W Twoim przypadku myślę, że miałeś takie, no jak mówisz, roszczeniowe te prośby, te modlitwy, ale no, Bóg Cię nie uratował w taki cudowny sposób nagle. Nie miałeś problemy, może o nich zaraz coś powiesz. Jakiego rodzaju, żeby nasi słuchacze mogli się jakoś zrozumieć Twoją sytuację. Ale jeśli nie otrzymujemy, to dzisiaj jako wierzący myślimy, no Bóg nie odpowiada, bo albo chce, żebyśmy wykazali cierpliwość, albo nie odpowiada, bo być może to, co prosimy, nie jest mądre, nie? Że no, nie dostajemy tego. Albo nie jest nam w ogóle potrzebne. No tak, tak, może że prosimy o coś... Z naszego punktu widzenia to jest dobre, ale z punktu widzenia Boga wcale to nie musi być dla nas dobre właśnie. Ale człowiek niewierzący w Jezusa, mam na myśli kogoś, kto, wiesz, nie wierzy w Jezusa, który jest jego zbawicielem, czyli może uznawać istnienie Boga, ale jeszcze nie jest chrześcijaninem, taki człowiek najczęściej wybucha jakimś gniewem na Boga. No dlaczego to się dzieje? Dlaczego przecież, co ja takiego złego zrobiłem? Nie wiem, jak u Ciebie było między Tobą a Bogiem w tym czasie? Znaczy, ja myślę, że u mnie nie było tego gniewu w stosunku do Boga. Ja po prostu... uznałem, że skoro Ty mnie nie słuchasz, no to nie, to bez łaski. No to tak wiesz, no tak, nie, no. Nie miałem pretensji, nie? Tak. Mówię, ale no tak jesteś. To sobie sam poradzę, ja nie? Sobie mówię, coś tam cię, o coś cię proszę, a tu nie ma efektu, nie? No więc no, nie, to nie. No to tak jak w różnych innych sytuacjach. Więc mówię, ja zaczynam robić to swoimi drogami, nie? No i czym bardziej ja brnąłem do tych swoich dróg, tym było gorzej. Gdzie mnie z punktu widzenia wydawało się, że no a, już jest jakiś efekt, nie, dodatni, nie, że już się coś z jedną czy z drugą rzeczą pozbierałem, już jakoś stanąłem na nogi,
a tu nagle znowu jakiś kamień na głowę, nie? I znowu pak na ziemię. Mhm. I znowu się zacząłem podnosić i znowu na ziemię. I to tak trwało, no, myślę, że ze 4 lata, nie? Mówisz, już wtedy byłeś żonaty, mieliście tak, dzieci. Tak. I taki spadek, to chodzi o jakie kłopoty, jeśli możesz tak troszkę w nas wtajemniczyć? Powiem tak, kłopoty wszelkie. Mhm. To nie jest tak, że to się, bo wiesz, jedna rzecz nakręca drugą, nie? My tutaj, gdzie teraz jesteśmy, sprowadziliśmy się bodajże w 2008 roku, mhm. czyli nie tak dawno, nie? Tak. Wcześniej mieszkaliśmy, tak jak mówię, w dużym mieście, sprowadziliśmy się tu z Warszawy. Wydawało mi się, że no, tam porzuciłem całkiem popłatną pracę. Wydawało nam się, że tutaj będzie nam lepiej, łatwiej, przyjemniej, jeszcze lepiej się żyło, niż się żyło. A się okazało, że tak, no, zaczynaliśmy bardzo dobrze, nie? I z jakimś tam zapleczem finansowym, i z pomysłami, i z własnym biznesem. I od kiedy przyjechaliśmy tutaj, czyli mniej więcej tak gdzieś od 2008 roku, to po takiej euforii sprowadzenia się w nowe miejsce, takie niby fajniejsze, sukcesywnie każda moja inicjatywa legała w gruzach. Nie wiedziałem, czemu co jest tym spowodowane. No, tłumaczyłem sobie tak na ludzki sposób. No, jest kryzys, nie? Więc moja firma padła, no bo nie wytrzymała napięcia kryzysu. No, ale zacząłem kolejny interes, nie? No i niby ten nie powinien na ten kryzys mieć wpływu, ale mimo wszystko w takim punkcie kulminacyjnym największego rozwoju, no też coś się stało takiego, że to wszystko runęło w gruzach, nie? 2 lata prowadzenia jakiejś działalności, znowu. No więc znowu wstajemy z gruzów, znowu zaczynamy coś budować, jeszcze innego. No i znowu jest to samo, nie? Znowu padamy na twarz. Jeszcze do tego doszła sytuacja, że w międzyczasie, no mieliśmy już 3 dzieci, nie? Utrzymywaliśmy się tylko z takiej własnej działalności, nie mieliśmy żadnych innych dochodów. Później przy tej 3 naszych dzieci urodziło nam się 4 dziecko, nie? Dziecko, którego nie planowaliśmy. I myślę, że to było największym, to już było takim dnem. Co masz na myśli? Dla mnie. Bo ja mojego najmłodszego syna nie chciałem. No to jest straszne, co ja teraz mówię, ale i to będzie mnie chyba gryzło do końca życia. Jak ja mogłem tak na to patrzeć, nie? Natomiast wydaje mi się, że miałem w środku jakieś, nie wiem, wydaje mi się, że teraz już wiem, że Bóg mnie tam chyba doprowadził do takiego momentu, że powinienem, że już jak jestem na takim dnie, myślę o takich rzeczach wstrętnych, nie? Że jak ja mogę własnego dziecka nie chcieć, nie? Znaczy, nie chciałem nie dlatego, że to jest dziecko, tylko dlatego, że była to kolejna przeszkoda, nie? Tak. Bo już nasze życie było w miarę... Już było skomplikowane. Tak. A tu się dokomplikowało jeszcze bardziej, nie? No bo nowe obowiązki, nowe... No ale jakoś to przeżyliśmy, nie? I od tamtej pory ja zacząłem... trudno mi powiedzieć, co robić, nie? Pozwól, że ci przerwę, bo to mnie tak ciekawi. Byłeś człowiekiem, można tak nazwać, sukcesu. Do tej 40, nie? To wszystko ci się raczej udawało, jak pamiętam, takie, jak rozmawialiśmy, że to tak szło ci jak po lodzie. No tak, wakacje, nagle, wyjazdy, tak. Pieniądze nagle, nawet całkiem przyzwoite, tak. Rodzina, zdrowie, nic nas nie bolało, nic nam się nie Duże miasto tam, wiesz, tak, nie? Fajne życie, naprawdę fajne. Czyli rozrywkowe. Wierzyłeś w siebie, nie? Czyli tak, bardzo. Nawet, nie wiem, czasami się śmieję z tego, z takiej... z powodzenia ludzkiego, nie? Jeśli mowa o nawróceniu, to mówię zawsze, że jeszcze nie spotkałem kogoś, kto by się nawrócił na weselu, nie? No tak. Nie ma takich ludzi, którzy się zostają chrześcijanami, nawet coś ich dotyka na weselu, zostają chrześcijanami. A ty właśnie z tej pewności się, mogę zaryzykować powiedzenie, że właśnie z tej pewności siebie nagle przestałeś być pewien siebie. Mało tego zobaczyłeś, miałeś czas i okazję, żeby zobaczyć, że jesteś zły. Nie? Tak jak każdy inny w zasadzie jest, i ja, i każdy z naszych słuchaczy, tylko że sobie z tego potrzebujemy doświadczenia, często dojmującego doświadczenia, takiego, które nas dobije, żeby zdać sobie sprawę, jestem zły. Myślałem, że... Nie myślałem o tym w ogóle, ale jak się sobie przyglądam, ludzie, jakim ja tak o sobie myślę, bo przed nawróceniem też zrobiłem bardzo złą rzecz i tak sobie właśnie myślałem.
jaka ja jestem świnia. Ale widzisz, Paweł, ze mną jest trochę inaczej, bo ja wiedziałem, że jestem zły. I co więcej, mi się to podobało. Mhm. Bo życie na takiej, na takiego krawędzi, takiej, jakby to powiedzieć, no powiem to tak ogólnie, takiej trochę szarej strefy, różnych takich... A lawirowałeś, tak można powiedzieć, i lubiłeś tego, różne... tutaj coś, jak to się mówi, zakombinować, żeby wyszło na dobre. Mnie się to podobało, ja to lubiłem, to mnie tak nakręcało, pobudzało do działania, nie? Tylko, że w sumie, i to robiłem od bardzo, bardzo dawna, bo to nawet nie przez te... Bo od kiedy skończyłem szkołę średnią i zacząłem już tak pracować na własny rachunek, to właśnie w takim środowisku się otaczałem, obracałem, no nie? Taki właśnie... fajnego, lekkiego życia, co przyniosło tragiczny koniec, nie? Tragiczny dla mnie koniec upadku na samo dno. No tragiczny, ale jednocześnie pojawiło się coś więcej w twoim życiu, nie? Zacząłeś chyba szukać czegoś? Znaczy ja sobie zdałem sprawę w pewnym momencie, że ta moja złość nie przynosi żadnego dodatku, że to, co robię, nie? Żebym nie wiem, jak próbował, to nie ma żadnego efektu dodatniego. Nic. Że nawet jeżeli w pewnym momencie mam duży wzrost, to bardzo szybko mam szybki upadek. I to jest taka amplituda się robiła, tak. Nie? Tak, i nie wiedziałem, skąd to wynika, no nie? I w pewnym momencie właśnie w tym 2012 roku, nie? Kiedy urodził się mój najmłodszy syn, ja sobie zdałem sprawę, wtedy też byłem przez dłuższy czas bezrobotny, i małem się różnych zajęć, nawet takich bardzo mało popłatnych, żeby jakkolwiek utrzymać dom, kredyt na dom i tak dalej, że ja sobie wtedy zdałem sprawę tak naprawdę, że ja sam to nic nie zrobię, że ja muszę poszukać kogoś, kto mi pomoże, nie? W pewnym momencie zwracałem się właśnie, szukałem tego w kościele katolickim, nie? Że próbowałem, a mówię, może spróbuję właśnie, może gdzieś tu przy kościele, może coś zadziałam, może to jakoś będzie ta korzyść wymierna, nie? Że ja coś dla kościoła, dla tego, a to się jakoś mi zwróci, nie? To już mówisz o tych czasach, kiedy właśnie w tym kryzysie, bo tym... Tak, już, to już jest ten taki diametralny kryzys w moim życiu, nie? Kiedy wszystko, już totalnie wszystko się zawaliło. Ja już nawet nie miałem się za co zaczepić, nie? Bo te wcześniejsze moje upadki były takie, że no fakt, spadłem, ale zawsze miałem jakieś tam, gdzie mogłem się jeszcze złapać, tak jak, no nie wiem, tak jak ktoś upada do wody i łapie się za jakąś gałąź, nie? No to tam w wodzie jeszcze się trzyma nogami, ale jakoś się może podciągnąć. Ale ja już byłem w takim momencie, gdzie już wpadłem do wody, że już nawet nie miałem się czego złapać. No i... długie bezrobocie, nie? Znaczy długie. Ono nie było długie, ale było częste, nie? Jedna praca, coś upadło. Druga praca, coś upadło. Jakoś tam dawało mi to utrzymanie na bieżące, ale było naprawdę bardzo ciężko. I w pewnym momencie, ja nie wiem skąd to się nawet wzięło, zaczynało to wszystko tak harmonizować z sobą, nie? Samo z siebie dostałem propozycję, tam składałem wiele CV, nie? I dostałem propozycję pracy. W porównaniu z innymi kandydatami, którzy przyszli, byłem chyba najmniej wykształcony, no ale poszedłem na tą rozmowę, nie? Tam kilka osób było, z szefem zacząłem rozmawiać, no i wtedy mnie zadziwiła jedna rzecz, bo on mi powiedział, wie pan co, w sumie tak, no tutaj przed panem było parę osób z wyższym wykształceniem, pan nie ma wyższego wykształcenia, nie? Ale ten człowiek mi powiedział, ale wie pan co, ja już mam dosyć tych magistrów. Ja pytam się, dlaczego? No bo ja szukam kogoś, kto ma życiowe doświadczenie, żeby mi pociągnął ten interes, nie? No mówię, okej, spróbuję, nie? Nigdy się tym, do czego się zatrudniłem, nigdy się nie zajmowałem, nie? Ale przyszedł pierwszy sukces. Bo po 2 miesiącach mojej pracy tam, gdzie poszedłem, oddział, na którym pracowałem, z któregoś tam, nie wiem, 90 któregoś miejsca w Polsce, dostał pierwszą premię, nie? Za wyniki.
No, szef złapał się za głowę. No i to tak jakoś zaczęło się kręcić, nie? Już zaczęło się wszystko układać. I jakoś tak pomalutku zaczęło to wszystko nabierać takiego sensu, ale ja dalej nie wiedziałem dlaczego, nie? Oczywiście odrzuciłem wszelkie moje takie złe nawyki, znaczy próbowałem odrzucić, nie? Złe nawyki, jakby to powiedzieć, przestałem zwracać uwagę na zabawę, nie? W swoim życiu, nie? Już mnie coraz mniej interesowały jakieś takie imprezy, wyjścia. Bardziej się skupiłem właśnie na pracy i skupiłem się na domu. Później jeszcze się okazało, że mój syn ma dość ciężkie schorzenie ortopedyczne. No i wymaga stałego leczenia, nie? To też teraz jak widzę, na początku było to duże dla nas zaskoczenie, takie strach, nie? Co będzie dalej, no bo jak to tak, że to się nie kończy, nie? Ale teraz widzę, że to było być, no nawet jestem pewien, nie? Że to, że mój syn ma takie dolegliwości, które są, mam nadzieję, wyleczalne, bo zmusiło mnie do jeszcze cięższej pracy. Bo musiałem zapewnić mu, ja wiedziałem wtedy, że ja muszę mu zapewnić wszystko, co jest mu potrzebne, bo ja nie mogę go tak zostawić, nie? I gdzieś tam w podświadomości też cały czas biło mnie to, co ja zrobiłem w tym 2012 roku. Jakie myśli mi przez głowę przechodziły, nie? I do tej pory się czuję winny, dlatego być może mój najmłodszy syn jest najbardziej rozpieczczonym dzieckiem w domu. Ja to wiem, nie? Że ja chcę mu on może nie wie i może się pewnie się kiedyś dowie, nie? Ale ja tak podświadomie chcę mu zrekompensować moje draństwo. No tak. To jak teraz połączyło się to twoje życie dawne, to poprawa i to, gdzie teraz jesteś? Jaki był ten, widzisz jakiś punkt? Tak, ciekawy widzę ten punkt. Tym punktem był internet. Wiesz, w momencie, kiedy człowiek już w miarę jakoś tam stanął na nogi, a mnie zawsze interesowała historia, polityka, takie rzeczy, ja byłem bardzo zaangażowany politycznie, tutaj bardzo mocno wspierałem pana Korwin-Mikke przez długie czasy, pana Michalkiewicza, w Janowie zorganizowałem, tutaj już mieszkając w Janowie, zorganizowałem dwa spotkania dla pana Mikke, jedno dla pana Michalkiewicza, no nie, także udzielałem się. Taki trend wolnościowy zawsze mi przyświecał. Ja zawsze mówiłem, że najbardziej podoba mi się taki krwawy XIX-wieczny kapitalizm, nie? Taka łódź z okresu Ziemi Obiecanej. Tak. To jest taki mój ideał życia, nie? Dla wielu osób pewnie nie, ale mnie się to podobało, nie? Tak, że czym więcej pracujesz, tym więcej masz. Że ta praca jest jakaś taka ważna, nie? Że osiągasz sukces własną pracą. To mi się podobało, taki krwawy kapitalizm, nie? No i Korwin-Mikke mnie do tego tak ciągnął, nie? Bo on miał no teraz już tak troszeczkę w ogóle mi nie odpowiada. Wtedy uważałem, że to jest coś, gdzie powinienem się udać, nie? I tak właśnie zacząłem przy tym Korwin-Mikke troszeczkę działać. Później, nie wiem, przy okazji chyba któryś z wyborów gdzieś mi się narzucił Marian Kowalski, ale nie sam Marian Kowalski. Trafiłem na takie programy jeszcze, chyba to była telewizja Niezależny Lublin. Tak. Taki, wiesz, to jakieś stare studio, jakaś tam z plandeki, jakiś baner z tyłu, tak. Nie? I właśnie on występował z jakimś gościem, nie? Ja nie wiedziałem, co to jest za gość. Mariano już tam wcześniej troszeczkę kojarzyłem z okazji tam Ruchu Narodowego, bo to też mi takie było bliskie, nie? No i tak się zacząłem przyglądać, o czym oni mówią, nie? No i tak od czasu do czasu zacząłem wchodzić, nie? Później sobie gdzieś tam googlowałem, co to za facet. Okazało się, że to jakiś pastor, nie? No ale fajnie rzeczowo mówili, nie? Te wywiady były bardzo takie, no, odpowiadały temu, o czym ja myślę, nie?
No i coraz to głębiej zacząłem w to wchodzić, coraz głębiej oglądać tego coraz częściej, tych programów wyszukiwałem sobie coraz więcej. Podobały mi się, nie? Ale ja w tym jeszcze czasie protestantyzm jako religię, nie? Czyli taką religię protestancką kojarzyłem wyłącznie z kościołem anglikańskim. Mhm. I zawsze ją uważałem za złą. Tak. Tutaj miałem taki obraz, wiesz, Belfastu, nie? Z jednej strony katolicy gnębieni przez protestantów, nie? Mhm. I zawsze stawałem jednak po stronie katolików. No, moja wiara, mój kościół, nie? Ale po tym, co zacząłem słuchać właśnie na tych programach, nie? Że kościół anglikański to nie jest tylko jedyny kościół protestancki. To jest jeden z odłamów, że tych kościołów są tysiące, nie? Zacząłem wnikać, jak to jest, skąd się oni wzięli. Dlaczego w tej Ameryce jest tyle kościołów, nie? Bo to sukcesywnie przeszło. Później gdzieś natrafiłem na Kenta Howinda. Przeleciałem wszystkie jego wykłady, nie? Wiesz, to jest tak jak już śnieżna kula nabiera rozpędu, nie? To ona się robi coraz większa i potrzebuje coraz więcej śniegu. I ja też potrzebowałem tego śniegu do tego, co zacząłem robić, czyli coraz szerzej. Zaczynałem szukać książek, zaczynałem szukać jakichś opracowań, nie? Już się nie zamykałem tylko w obrębie jakiejś tam garstki historii i polityki, tylko szukałem czegoś więcej, nie? No i później się pojawiła w 2016 telewizja Idź Pod Prąd, nie? Więc ją zacząłem oglądać od początku. Podobało mi się, tak? Natomiast chyba gdzieś w którymś z programów strasznie mi się nie spodobało, co powiedział pastor i Marian Kowalski na antenie. My wtedy już byliśmy rodziną zawodową, rodziną zastępczą, nie? I tam było coś, jakiś tam program właśnie w tym temacie. I ja wyszorowałem takiego bardzo ostrego i krytycznego maila do redakcji na tam adres. No i oczekiwałem, że po prostu nic się z tego nie dzieje. Tak jak zresztą ja byłem zawsze zaangażowany, także taki społecznie, nie? Więc ja często, jak mi się coś nie podobało, to do kogoś pisałem, nie? I tutaj było wielkie dla mnie zdziwienie, że ktoś do mnie odpisał. Bo nigdy mi się to nie zdarzało, nie? Ja tak sobie pisałem, tak jak to się mówi na berdyczów, i żadnego nie było odzewu, a tutaj się ktoś do mnie odezwał i z takim mniej więcej przesłaniem, że no, wie pan co, rozumiemy, że mogło się to panu nie spodobać. No my tutaj nie robiliśmy to jakoś tam ze złej woli, tylko z tej wiedzy, którą posiadamy, ale jeżeli pan ma inne zdanie, to bardzo chętnie zaprosimy pana do programu, żeby pan się wypowiedział. I powiedział, jak to jest według pana opinii, zdania i wiedzy, nie? Czyli zaczęło się od tego, że od tego problemu w programie telewizyjnym, tak? I no zobaczyłeś i błąd, odezwałeś się i o dziwo odpisali, że chcą ciebie tam zobaczyć. Miałeś dwa programy wtedy, tak? Tak, dwa programy. To były programy mniej więcej w ramach pogotowia rodzinnego. I mniej więcej tak w obrębie miesiąca czasu, nie? Tak. Jeden był, później zaraz druga część tego programu, troszeczkę bardziej rozszerzona, rozbudowana. No i to skłoniło mnie do tego, że mówię, a nie, to jesteś fajni ludzie, nie? Bo jak zacząłem z nimi rozmawiać, w ogóle zaprosili mnie na obiad, nie? Po tym całym nagraniu, nie? Ktoś mi tam powiedział, jeżeli pan by chciał, to może pan tutaj zobaczyć, bo my tutaj mamy taki swój kościół, no nie? To jeżeli pan chce, może pan przyjść tutaj na spotkanie, na takie niedzielne. Tak, można też oglądać w internecie, nie? Ja tak, no dobrze, może przyjdę. No ale tak zacząłem oglądać później sobie w tym internecie jedno kazanie, drugie, później jakieś tam warsztaty biblijne, coś takiego. No i powolutku zacząłem tam pojawiać się w Lublinie, nie? Jeszcze w starym studiu tam. Tak, pamiętam cię. Tak, byłem z raz, później drugi, później było przeniesienie do nowej siedziby, no to tam już byłem częściej, a później już było bardzo często. No i tym sposobem dotarłem do momentu, w którym uświadomiłem się sobie, kim naprawdę są chrześcijanie, bo tego nie wiedziałem wcześniej, dlaczego tacy są i co oni w ogóle na świecie robią, nie? I mogę powiedzieć, że nawróciłem się do Jezusa i zrozumiałem, co On dla mnie zrobił i dlaczego to zrobił. Myślę, że
to było gdzieś chyba nie więcej niż rok czasu po tym, jak się pierwszy raz zetknąłem z telewizją na żywo, tak, nie? Tak face to face. Ale zanim zacząłem publicznie i tak jakby deklaracyjnie identyfikować się z tą społecznością, minęło jeszcze kilka lat. Mhm. Bo to stało się no, 2 lata temu. Nie? Tak. 2 lata temu, kiedy powiedziałem tak, ja chcę całkowicie oddać się Jezusowi, całkowicie dla Niego działać. Czyli wtedy już byłeś wierzącym człowiekiem, tak, zbawionym, ale jeszcze ten taki moment praktycznego takiego wprowadzenia w życie tego, że jesteś chrześcijaninem, że żyjesz dla Jezusa, jeszcze nie nastąpi. To nie, było przed 2 laty, tak? To było przed 2 laty. Wtedy też byłeś ochrzczony? Jeszcze nie. Mhm. Natomiast tutaj też potrzebowałem jakiegoś bodźca, nie? Bo ja przez ten długi czas tak sobie luźno to traktowałem, nie? Zdawałem sobie sprawę z tego, wiedziałem wszystko, jak jest, rozumiałem to, przyjmowałem te wszystkie argumenty, wiedziałem, że to jest prawda, natomiast nie angażowałem się specjalnie, bo uważam, że dobrze, jakoś to tam będzie, nie? I w pewnym momencie na którymś ze spotkań podszedł do mnie jeden człowiek, członek kościoła i tak rozmawialiśmy sobie w kuluarach po jakimś chyba kazaniu. No i właśnie ja mu tak zacząłem opowiadać o tym, nie? A ten mówi, wiesz, słuchaj chłopie, to tak nie można. Albo idziesz w jedną stronę i rzucasz wszystko, albo nie zawracaj sobie głowy, nie? Mhm. I ja sobie tak siadłem z boku, posiedziałem i mówię, no ma człowiek rację, nie? No kim ja tutaj jestem, nie? No przychodzę, niby się trochę tak jakby identyfikuję, ale tak nie do końca, nie? No i tak sobie posiedziałem, pomyślałem i nie wiem, chyba wziąłem się do odwagi, wstałem, poszedłem do Pawła. Mówię, słuchaj Paweł, chciałbym z tobą porozmawiać chwilę, nie? No mówi, to jasne, siadaj, nie? Siedliśmy, mówię, wiesz co, ja chciałbym się ochrzcić, nie? Chciałbym zostać ochrzczony. On mówi, świetnie. No i to już wszystko się tak wzięło. Przyszedł Radek, porozmawialiśmy, zaczęliśmy sobie rozmawiać na ten temat, nie? Bardzo szybko doszło do chrztu. No i jestem tu, gdzie jestem, nie? I jedno, co wiem i co się w moim życiu zmieniło, bo oczywiście nie wszystkie nawyki starego życia o tak prysnęły, nie? Bo te nawyki cały czas, ja jestem człowiekiem, ja jestem cholerykiem, bardzo jestem człowiekiem wybuchowym, nie? Ciężko mi jest nad tym zapanować. Ale mnie przeogromnie boli, jeżeli zrobię coś złego. Ja już teraz sobie zdaję sprawę, że to jest złe, nie? Kiedyś to tak traktowałem to luźno. Ten grzech mnie jakoś tak niespecjalnie uwierał. Natomiast teraz mnie uwiera ogromnie. I nawet jak zrobię coś złego, później próbuję to jakoś odkręcić. Co więcej, zdałem sobie sprawę, że nie wszystko, co mnie się wydaje dobre, jest dla mnie dobre. Nauczyłem się też wielu rzeczy dzięki temu, że się nawróciły. Nauczyłem się nie patrzeć na dobra, bo w zaufaniu Jezusowi wiem, że te dobra do mnie przyjdą. Masz na myśli takie dobra tego świata? Tak, dobra tego świata. Nie? Ja teraz po prostu robię swoje, wykonuję to, co mam teraz do wykonania, jak najlepiej potrafię. I nie zastanawiam się, czy będę miał z tego taki, czy inny zysk, bo wiem, że ten zysk na takim poziomie, jaki jest mi potrzebny, Bóg mi zapewni. Tego jestem, tak jakby, no mam takie zaufanie do Boga, nie? I powiem szczerze, czym mniej zacząłem myśleć o pieniądzach, w zasadzie teraz to już w ogóle o nich nie myślę, tym nie odczuwam ich braku, nie? Oczywiście to nie jest tak, że stałem się milionerem i na wszystko mnie stać i tak dalej. Nie, to nieprawda. Natomiast nie potrzebuję takich rzeczy, jakich potrzebowałem wcześniej. Nie? Obywam się od wielu rzeczy, których w chwili obecnej wiem, że już są mi niepotrzebne. Bardzo mocno zastanawiam się nad tym, co kupię. Długo w czasie odwlekam każdy zakup, nie? Zwłaszcza ten taki bardzo finansowo
wiesz, budżetowy, nie? Taki, tak, tak. Gdzie trzeba naprawdę odłożyć trochę pieniędzy, żeby to coś kupić, nie? No to dość długo to i zastanawiam się, czy to naprawdę jest mi potrzebne, czy nie, czy może starą rzecz, którą mam jeszcze, mogę wyeksploatować. Także diametralnie zmieniło się moje całe życie, nie? No mam ogromne kłopoty jeszcze w kontaktach z ludźmi, nie? No bo mówię, no moja natura wybuchowa, teraz dorastające córki, nie? To też już są zgrzyty. Mhm. Natomiast myślę, że kiedyś byłoby gorzej niż jest teraz. Jakbyś powiedział, jakbyś ocenił, który aspekt chrześcijaństwa czy osoby Jezusa Chrystusa na tobie wtedy takie największe wrażenie, czy robił, czy robi, jak cię przekonał do tego, żeby właśnie zostać tym aktywnym chrześcijaninem, wiesz, takim nie tym wewnętrznie przeżywającym, mhm, tylko właśnie uzewnętrzniającym swoją wiarę. No ja myślę, że znaczy, wiesz, jest wiele punktów takich, które są motywujące, no nie? Natomiast mnie bardzo przekonało to, że no jest taki wielki nakaz misyjny, nie? Mhm. Że my musimy jako chrześcijanie zdobywać kolejne osoby dla Chrystusa. Tak. I jeżeli ja będę siedział sobie tylko w swoim świadku, no to ja tego nie zrobię. Mhm. Oczywiście każdy ma inną metodę, każdy inaczej może to zrobić, nie? Każdy ma inne zdolności, jakieś tam talenta. I ja myślę, że ja mam pewne rodzaje predyspozycji, żeby móc jakoś tak, może nie przekonywać, nie? Ale pokazywać ludziom Ewangelię. Mhm. Że naprawdę można się zmienić, że to daje jakiś sens. Masz karty takie atutowe rzeczywiście w ręku, bo twoje życie się zmieniło. Tak, moje życie się zmieniło. No. To jest raz, to jest przykład, nie? Ale poza tym też wiem, że Bóg dał mi taką umiejętność, że ja potrafię, być może dlatego, że kiedyś się obracałem w bardzo takim różnym środowisku, umiem łatwo rozmawiać z takimi ludźmi, nie? Mhm. Takimi bardzo trochę z innego świata, nie? Tak. I jestem pewien, że dzięki właśnie tym umiejętnościom mogę do tych ludzi dotrzeć. Przynajmniej mogę im coś powiedzieć, nie? Bo z wieloma ludźmi oni by nie chcieli rozmawiać. Uh-huh. A ja, zresztą widać po mnie, uh-huh, nie? Jeżeli przychodzi człowiek taki sam jak on, nie? Tak. Który zewnętrznie nawet wygląda bardzo podobnie, nie? Mamy podobne podobną historię życia, nie? Z tego samego nurtu i takiego kulturowego i nawet takiego subkulturowego, mhm, się wywodzimy, więc łatwiej nam jest się porozumieć, tak, nie? Mówimy nawet tym samym językiem. Bo powiedzmy sobie szczerze, ja zostając chrześcijaninem niewiele zmieniłem w swoim języku. Ja, mhm, dalej się oczywiście ograniczam ile tylko mogę, na przykład przekleństwa, mhm, i tak dalej. Mhm. Natomiast mówię takim samym językiem. Chodzi o ten styl mówienia, ten, tak, styl myślenia pewien, no nie? Jesteś rockmanem starym. Tak. Tutaj mógłbym z tą piątkę przybić. Ale chodzi o to, że widzisz w sobie taki potencjał, który możesz wykorzystać i prawdopodobnie, nie wiem, jak to umieszczasz w kościele, bo zauważmy, że ten nakaz mówi idźcie. Tak. Nie, to nie jest idź. Jezus, tak, nie powiedział do każdego ucznia, znaczy, osobno, wziął ich osobno, słuchaj, mam z tobą do pogadania, a teraz idź na cały świat i głoś, nie? Tylko wy macie iść jako grupa. Mhm. Dzisiaj to Kościół oczywiście realizuje, czy lokalny Kościół tę misję. Wpasowałeś się, myślisz, w jakiś sposób w Kościół? Znaczy, wiesz, ja próbuję, nie? Próbuję różnych rzeczy. Wiem, że mam duże takie zdolności organizacyjne, nie? Mhm. Potrafię coś zorganizować, mam całkiem przyzwoite pomysły, nie? Mhm. I tak, i wydaje mi się, że to, co mogę właśnie dla tej naszej społeczności, potrafię zrobić, nie? Tak, i chcę to zrobić. Tak, no miło było tak, ta akcja Support Pastor Chojecki właśnie z tym banerem dużym, to było fajne. Takie przyjemnie było popatrzeć, wiesz, bo mnie na przykład podejrzewano, że jak z tą moją wyprawą, o której tam gdzie indziej, mhm, można zobaczyć, a tą rowerową, że to Grzesiu Dolecki cię zainspirował, jeśli chodzi o ten baner. Nie, tutaj nie. Ale wiesz, jak sobie o tym myślałem, to bardzo mi się spodobała twoja inwencja w tej kwestii tego banera. Bo ja też popieram Pawła Chojeckiego w sprawie tej absurdalnej, kuriozalnej sprawie i bardzo niebezpiecznej dla polskiej wolności w sprawie jego procesu o to, co powiedział w kościele czy nakaz na swoim kanale.
I, ale wiesz, no tam coś zrobiłem sobie zdjętko, no nie, coś tam mówiłem, pisałem, komentowałem, ale tak, twój baner pokazał, kurczę, może być duża skala, można to na jakąś większą skalę zrobić, nie? Ludzie trzymali banerek A4, nie? Ty wrzuciłeś jakiś tam, wiesz, jakiś 5 metrów, nie, długości. I to było, to otwarło mi i myślę, że jeszcze innym otworzy myślenie, że właśnie nie tylko w sprawie oczywiście pastora Pawła Chojeckiego, w każdej ewangelizacyjnej sprawie, że po tej, w kościele mamy nagle takie, wiesz, takie ludzi, co wykraczają ponad, nie? Ty w tym momencie absolutnie wykroczyłeś ponad przeciętną i no mnie przynajmniej to powiedziałeś, ja też tak chcę. Wiesz, nie dlatego, że chcę ci to równać, to nie o to chodzi, tylko że to jest możliwe, można zrobić coś więcej, coś tak się krygować, tak się kryć, nie? Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy synami, dziećmi Boga Najwyższego, nie? To działajmy tak, jakbyśmy mieli plecy, jakie no każdy tak by wymarzył, nie? Znaczy wiesz, to wiele moich takich inicjatyw przychodzą tak, ja nie wiem dlaczego, nie? Znaczy być może dlatego, że ja mam czas pogadać z Bogiem. Mhm. Bo ja teraz już troszeczkę mniej, ale bardzo często, bardzo rano wstaję, mam 2 godziny jazdy samotnej samochodem i ja wtedy mam czas na gadanie z Bogiem, nie? Tak. I ja sobie wtedy, ja nie słucham radia w samochodzie na przykład, nie? Ja cały czas myślę, kombinuję, a to tak wykręcam, a to tak. I te pomysły gdzieś mi się tam rodzą, nie? I myślę, i to przyszło tak samo z siebie, nie? Przejeżdżałem, zobaczyłem, o, kolega ma lawetę, a może coś byśmy z niej zrobili, tak, nie? Trach, trach, szybko, raz, dwa zrobiliśmy i poszło, nie? I jakoś zaiskrzyło, pokazało się to gdzieś tam na tym, wiele osób zobaczyło, wiele osób zadawało pytanie. Także myślę, że to takie jest, no w tym kierunku trzeba iść, nie? Że ten kościół musi, bo tak jak patrzę po innych kościołach, nie? Bo oczywiście w internecie się szuka, jest kościołów takich protestanckich dużo w Polsce, nie? Dużo, tylko że one działają tak bardzo taką zamknięcie. Mikroskalę, tak? Nie? Taką mikroskalę. Nie ma tego takiego otwarcia, nie? Takiej szerokiej inicjatywy, nie? Mnie się to podobało. Ta telewizja rośnie, tutaj są różne projekty, nie? Ja na przykład, bardzo mi się podobają te projekty kulturalne, nie? To jest fajne, no, pogotowie rodzinne, no, często tam uczestniczę, znaczy na ile mogę, nie? Oczywiście nie rzucam się na każdy temat, bo na niewielu się znam, ale te, z których jestem dobry, chciałbym się podzielić z ludźmi, żeby widzieli to z mojego punktu widzenia, nie? Także... Tak, to jest, wiesz, zaraźliwe. Na moim przykładzie mogę ci powiedzieć, że to jest zaraźliwe, to jest zachęcenie, to jest zachęta właśnie, której możemy doświadczyć w Kościele. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, być może nawet nawróciłeś się w wyniku ewangelizacji tego, co usłyszałeś w naszej telewizji, a nie odezwałeś się do nas, nie działasz tak jak Grzesiek, nie wyszedłeś z tej skorupki, no to jest okazja. No, mam nadzieję, że to, co mówi Grzesiek Dolecki, do ciebie dociera. I widzisz, że no, to inna skala jest, nie? Co innego jest myśleć i być, no nie wiem, szczęśliwym z bycia chrześcijaninem, co innego być szczęśliwym i działać jak chrześcijanin. To jest coś, co dopiero wtedy Kościół chrześcijański ma, bo dociera do ludzi. Bo ma docierać. Ma docierać w ten sposób, nie? Działaniem, zewnętrznym działaniem. Więc bardzo ci dziękuję. Chyba, że jeszcze coś chciałeś dodać. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Chyba taką może dość ważną dla mnie, nie? Że ja w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, jakim jestem, że jestem chrześcijaninem, że mam, tak jak powiedziałeś, te plecy Boga za sobą, nie? Jezusa, który gdzieś tam za mną chodzi i to ja przestałem się bać. Naprawdę, ja teraz... Nie miałeś stracha wcześniej jakiegoś? Takiego, coś, znaczy, coś cię nie gnębiło? Miałem stracha takiego fizycznego, że coś mi się może stać, czy coś takiego. No nie, ja jestem chłop ze wsi, także tutaj nie mam takich skrupułów, nie? Zresztą trudno mi jest przestraszyć, ale ja miałem takiego stracha na przykład o swoją rodzinę, że ktoś nam zacznie jakoś tak nękać. Wiesz, ludzie są źli, wiemy tak, o tym, nie? Ludzie tak są mściwi, nie? Że jeżeli ty masz inne zdanie, a się wychylisz, to zaraz cię jakoś tak doprowadzą do pionu, albo cię będą chcieli zniszczyć. To szczególnie w małych miejscowościach może zdarzyć. A ja teraz tego nie mam. Ja ufam, że nie wiem, co będzie, nie? Bo nie wiemy, co będzie, ale ufam, że Bóg tak kieruje moim życiem, że ja oczywiście nadmiernie się nie narażam, bo to by było głupotą z mojej strony, ale jeżeli czuję w czymś
coś takiego, że to jest ważne i potrzebne, to brnę. Niezależnie od tego, kto stoi mi na drodze. Nie? Jeżeli wiem, że i mam takie przekonanie, że to, co robię, jest słuszne, to będę brnął, niezależnie, czy stoi przede mną władza, czy stoi przede mną jakieś inne gremium, no nie? Będę mówił, co myślę. Mam zresztą ku temu prawo, nie? To chyba tyle. Bardzo dla mnie zachęcająca jest ta rozmowa i słucham Cię z uwagą i nabieram otuchy, wiesz? Naprawdę, nabieram otuchy, widząc takiego przyjaciela i brata, który właśnie nie ma kompleksów. Nie ma kompleksów. A przecież tu na Twoim parkingu spłonął Ci samochód jakiś czas temu. A Ty mimo to właśnie i baner, i i ta walaweta, i teraz ta organizacja tej akcji Support Pastochojecki z rowerem w tle. Super. I to nie jest ostatnie słowo. Mam jeszcze parę pomysłów w głowie. Chrześcijanie w działaniu. Grzegorz Dolecki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się za jakiś czas na następnej, ostatniej spowiedzi. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Super. Piana.